Od czasu wymyślenia w kołowrotkach wolnego biegu stało się tak, że karpiarze podzielili się na dwie grupy. Pierwsza, która uważa, że kołowrotki z wolnym biegiem to jest właśnie to, na co powinno się łowić. Drudzy nie uznają wolnego biegu i wolą hamulec przedni. Oczywiście ten podział, powiedzmy, jest umowny, bo wielu jest takich, którzy używają zarówno jednego, jak i drugiego systemu. Dobrze by było, gdyby dla tych właśnie, którzy z różnych względów używają zarówno wolnego biegu klasycznego, jak i tego w szpuli, można było zaproponować właściwie ten sam produkt, ale w dwóch wersjach. Firma Mivardi w tym roku zaproponowała właśnie takie rozwiązanie. To są kołowrotki Omicron. Standardowy kołowrotek z przednim hamulcem i Omicron FS z hamulcem z przodu, natomiast z wolnym biegiem w tyle korpusu kołowrotka. Oba kołowrotki mają grafitową obudowę w kolorze czarnym. Zresztą praktycznie całe są czarne. Nie ma elementów odblaskowych, za wyjątkiem tych złoconych rantów szpul tych kołowrotków. I budowa opiera się właściwie na tym samym. Ten sam jest mechanizm w środku, działający na 9 łożyskach. 8 łożyskach kulkowych i jednym łożysku oporowym. Natomiast różnice pomiędzy tymi kołowrotkami to, jak mówiłem, wolny bieg szpuli, a także pewne delikatnie zaznaczone niewielkie elementy. Na rancie szpuli kołowrotków jest klips okrągły, czasami są trójkątne, okrągłe są dużo lepsze, dużo łatwiej daje się żyłkę zaciągnąć za ten klips. Oczywiście on jest sprężynowany, sprężyna jest pod spodem, a więc doskonale przyciska żyłkę. Element, który czasami jest absolutnie niezbędny przy punktowym łowieniu. Kołowrotek bardzo płynnie pracuje, no 9 łożysk robi swoje, w tych najważniejszych miejscach łożyska podpierają mechanizm kołowrotka. Kabłąk również w czarnym, nieodbijającym światło kolorze i rolka prowadząca żyłkę powiększona, która zapobiega skręcaniom żyłki. Omicron FS, czyli z wolnym biegiem, w tylnej części korpusu kołowrotka, włączony bieg. Można wyłączyć go obrotem korbki i już się włącza normalny hamulec. Albo też można go wyłączyć oczywiście samą dźwignią. Jest też klasyczna regulacja nacisku na szpulę podczas włączenia wolnego biegu. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza podczas łowienia w rzekach, kiedy jest dość silny nurt. Kołowrotek opiera się na takim samym mechanizmie jak Omicron bez wolnego biegu. Jest zrobiony z niemal identycznych elementów i ta jedyna różnica to wmontowany w korpus tutaj z tyłu klasyczny wolny bieg szpuli. A propos szpul, rzecz bardzo istotna, tutaj ta szpula dość płytka, mieszcząca 270 metrów żyłki 0,30 czy 180 metrów żyłki 0,35. W większości przypadków to absolutnie wystarczy, ale ta szpula jest dedykowana do rzutów. Płytka szpula, dzięki której łatwiej rozwija się żyłka ze szpuli, łatwiej z niej schodzi i dzięki temu możemy uzyskać dalsze rzuty. Zresztą w jednym, jak i w drugim kołowrotku szpule są identyczne. Ale co ważne, to nie jest jedyna szpula tego kołowrotka.
nie w komplecie, ale można zaopatrzyć się w dwie dodatkowe inne szpule. To jest szpula o wielkości 6000. Są szpule 10 tysięcy i 12 tysięcy. No i tutaj pole do popisu dla tych, którzy łowią z dalekiej, bardzo dalekiej wywózki, bo pierwsza ze szpul mieści 700 metrów żyłki 0,30, druga 750 nawet metrów takiej samej żyłki. Wszystkie te szpule dodatkowe pozwalają na daleką wywózkę, ale również ta płytka szpula nadaje się przede wszystkim do rzutów, ale na krótkie odcinki, nieco ponad 100-metrowe, również można stosować ją do wywózki. Bardzo ciekawe konstrukcje do wyboru. Kto woli wolną szpulę albo wolny bieg w szpuli kołowrotka, do wyboru, do koloru. Ten sam model, tylko z nieco inaczej skonstruowany. Omikron. To są kołowrotki firmy Mivardi.